Witam serdecznie. Chciałbym w tym materiale poruszyć temat rozdzielczości i problematyką, która z nią jest związana. Generalnie im większa rozdzielczość, tym mniejsze elementy na pulpicie. Czy to programy, czy etykiety, czy same ikony, czy samo menu również systemu. Wszystko jest mniejsze. I jeżeli chodzi o wygląd systemu, z nim jesteśmy w stanie sobie super poradzić, tak jak z wielkością programów już nie do końca. Niby istnieje tak zwana możliwość powiększania tej czcionki między 100, 125 a 150% w Windowsie 7 na przykład, to niestety nie oddziałuje ona na wszystkiego rodzaju programy. I takim programem między innymi jest tutaj właśnie Thunderbird, który wiadomo służy tutaj do obsługi poczty, jest klientem pocztowym. I niestety, mimo że w swoim menu posiada możliwość zmiany czcionki między normalną, średnią a dużą, to niestety ta czcionka nie powiększa się w tych elementach, na którym najbardziej zależy użytkownikom. Czyli między innymi w folderach, gdzie bardzo często selekcjonujemy sobie poszczególne maile, jak i w tematach maili, jak również w korespondenci, czyli od kogo dostaliśmy maila, i dodatkowo w dacie i godzinie, czyli kiedy ten mail został do nas tutaj przysłany, czy również wysłany. I w tym momencie postaram się w paru krokach przybliżyć, jak możemy w bardzo łatwy sposób za pomocą kilku kliknięć zmienić wielkość tych elementów. Zaznaczam również, że kiedyś działały dodatki, ale one niestety przestały działać na wersjach przed 6.0. Niestety już nie mają wsparcia dla tych najnowszych wydań Thunderbirda. I niestety, z tego co wiem, temat jest bardzo często poruszany na forach, więc postanowiłem właśnie nagrać filmik, gdyż myślę, że ta metoda jest bardzo prosta, a w łatwy sposób pozwala szybko powiększyć cały menu, cały wygląd, znaczy wszystkie jakby czcionki tutaj tegoż programu. Więc w takim razie ja sobie oczywiście wcześniej skopiowałem odpowiedni klucz, klikamy narzędzia, opcje, zaawansowane, jesteśmy w opcjach ogólnych, edytor ustawień, grożą nam utratą gwarancji, nie przyjmujemy się tym zupełnie, i wklejamy sobie, czyli Ctrl-V, taki oto klucz. Oczywiście on jest wytłuszczony, już został wcześniej tutaj zmodyfikowany, to jest menu About Config. W tym menu oczywiście można tutaj bardzo dużo pozmieniać, to jest menu zaawansowane, służące do konfiguracji tego programu pocztowego. Radziłbym tutaj nie grzebać, jeżeli ktoś nie do końca orientuje się, które jakby tutaj klucze są odpowiedzialne, które pozycje są właściwie odpowiedzialne za poszczególne elementy. No i w tym momencie zmieniamy sobie wartość, zazwyczaj tu jest 0 bądź 1, zmieniamy sobie na jakąś większą. Czyli na przykład w moim wypadku, powiedzmy, damy sobie na razie 1,5. O, proszę bardzo. I jak widzimy, w mgnieniu oka wszystko zaczyna być dużo, dużo większe. Oczywiście moim zdaniem jest to troszeczkę przesadzone, no ale to już, tak jak wspomniałem, możemy sobie dostosować do własnych potrzeb, tak? Jak widzimy, wszystko jest proporcjonalnie powiększone, więc każdy element jest po prostu większy o taką samą wartość od, powiedzmy, swojego pierwowzoru. W moim wypadku tutaj zazwyczaj było 1.3 i tak już pozostanie. Zamykamy sobie to menu. No i oczywiście to wszystko zależy od rozdzielczości, od przekątnej ekranu, żeby ten program pocztowy był dla nas oczywiście czytelny, ale mimo wszystko ta zmiana powoduje, że na pewno wszystkie pozostałe elementy są dużo bardziej przejrzyste i mamy tutaj szybszy podgląd do tego programu pocztowego. Postaram się w przyszłych materiałach tutaj również się odnieść do powiększania menu programach typowo biurowych, czyli Microsoft Office, Open Office, które bardzo często są użytkowane przez tutaj użytkowników, ale jednak to menu bywa tutaj bardzo, bardzo małe. Dziękuję bardzo za oglądnięcie, pozdrawiam, do usłyszenia.